Siemeczki, po wczorajszej akcji, gdzie walczyłem z dwoma widerami, naprawdę muszę troszeczkę ochłonąć, bo to było ciężkie, dlatego dzisiejsza misja będzie nieco spokojniejsza, ale i tak będzie się działo, dlatego gościu musi zostać do końca, a ja zacząłem sobie tutaj stuptusiem z żółwikiem, bo poniekąd będzie go dotyczył temat dzisiejszego odcinka. Nie mam pojęcia, słuchajcie, co on robi w tym miejscu, a nie bardziej w tym miejscu, gdzie zazwyczaj przesiaduje, ale nieważne, słuchajcie, może się wyspał wybrał na taki spacerek, no w sumie to się troszkę wybrał. Słuchajcie, dzisiaj będziemy robić zagrodę dla żółwi, a konkretnie dla żółwi Abry. Jeżeli, słuchajcie, myślicie, że przecież one mają zagrodę, przecież Abra im zrobił zagrodę, no to sami wiecie, że jest w opłakanym stanie, naprawdę jest fatalnie, a my jako specjaliści od robienia hodowli, a raczej takich zagród, patrzcie, tu są pandy, tam są lisy, tam zaraz niedługo będzie powstawała zagroda dla wszystkich zwierząt. Teraz weźmiemy na tapetę żółwie, ponieważ ich jest tak dużo, że słuchajcie, trzeba o nie zadbać. Jak widzicie, ja już jestem troszeczkę przygotowany. Słuchajcie, mam drewno, mam oczywiście glass pane, czyli po prostu szybę, mam jeszcze wełnę, mam nożyczki, słuchajcie, bo zaczniemy sobie od ścięcia tego drzewa. Zapytacie, dlaczego mamy ścinać to drzewo? Przecież ono jest takie fajne, słuchajcie. A to dlatego, że potrzeba takiego jasnego drewna, bo to ta zagroda, którą będziemy robić, nie będzie taka zwykła, słuchajcie. Będzie jeszcze lepsza niż ta, albo nawet ta, którą mają lisy, słuchajcie. To będzie najlepsza zagroda, jaką do tej pory zrobiłem. Po prostu będą, słuchajcie, nawet nie chcę wam zdradzać, no ale dobra, powiem wam, będą leżaki, słuchajcie, będą jakieś hamaki, będą jakieś palmy, naprawdę takie udogodnienia będą miały te żółwie, że po prostu żyć nie umierać. Naprawdę mam nadzieję, że będzie im się to podobało. A żeby to zrobić, no to goście potrzeba jasnego drewna, bo gdybym to zrobił z tego ciemnego, no to raczej by to brzydko wyszło, raczej nie byłoby w tym nic fajnego. Dlatego gościu, zgarniamy sobie liście, zgarniamy sobie jasne drewno. Ono będzie potrzebne właśnie do wykonania takich na przykład palemek, które muszą być po prostu ładnie wykonane. Także ścinamy to sobie. A wy pamiętajcie, że jeżeli taki odcinek wam się podoba, to łapeczka, subskrypcja na kanale jest obowiązkowa, bo live'y i odcinki z tego serwera są codziennie, więc gościu, subskrypcja jest bardzo ważna, bo naprawdę dzieje się. Sam widzisz, jak my tutaj wszystko ogarniamy. Abra robi bardziej techniczne rzeczy, a ja po prostu się biorę za bardziej takie wizualne. Mam nadzieję, że mi to wychodzi i że wam się to podoba. Słuchajcie, to drzewo jest tak duże. Ej, serio, to nie przypuszczałem, że ono będzie tak duże, ale dobra, słuchajcie, zbierzmy sobie jeszcze troszkę tego. Jeszcze chociaż kilka klocków. O kurczę, myślałem, że w sumie to całe zbiorę, ale ono jest tak potężne, naprawdę. Patrzcie, jakie ono jest wysokie. Nawet tu się schował jakiś klocek, dobra. Ej, i zaraz będzie koniec, dobra. Jeszcze ostatni. No nie, no nie. Co ty tu robisz, gościu? Co ty tu robisz? Dobra, słuchajcie, jeszcze troszkę liści. Pyk! Ej, to akurat szybko idzie. To akurat trzeba przyznać, że szybko idzie. I lecimy w dół, słuchajcie, myślę, że tyle nam wystarczy, bo i tak miałem przygotowane już, mam trochę ciemnego przygotowanego, patrzcie. Tutaj mam 32 takie, 30 takie, cały stak liści, nawet więcej tego będzie, nice, dobra, słuchajcie. Z jednego drzewa tyle drewna, wow, niesamowite. Słuchaj, tuptuś, ty akurat zostajesz. Ciebie tam nie będziemy przenosili, ty będziesz tutaj żył z nami, ale spoko, słuchajcie, teraz polecimy właśnie tam, żebym wam pokazał, jak wygląda to obecnie. No i potem będziecie mogli sobie porównać, bo słuchajcie, zagroda niby jest, one niby mają jakąś tam zagrodę. No, ale nie wygląda to fajnie, słuchajcie, nie wygląda to ekskluzywnie, a takie właśnie warunki powinny mieć nasze żółwie, więc od razu się bierzemy do roboty, zrobimy im taką plażę, że goście, ty byś chciał tam mieszkać. A co dopiero te żółwie, patrzcie, patrzcie, ile ich jest, to jest niesamowite, słuchajcie, co tu się dzieje, naprawdę, wow. I myślę, że powinniśmy zacząć od rozwalenia, słuchajcie, tych płotków. Myślę, słuchajcie, że musimy zacząć od zburzenia tych płotków, ponieważ one są niepotrzebne, a na pewno są brzydkie. Ja wiem, że zombiaki rzucają się na jaja, ale jak na razie tutaj jaj nie ma, ponieważ nikt nie rozmnaża już tych żółwi. No to by było głupie, słuchajcie, rozmnażać tyle żółwi. Ale i tak o to zadbamy. Nie, gościu, nie stresuj się, jak to mówię Maciuch, no stres wariato. Tutaj jakaś osłonka będzie, oczywiście dla jajek żółwi, ale to zrobimy potem, słuchajcie, bo... Wow, ej, jak on to zabudował. Nie, przepraszam, nie chciałem ci uderzyć, gościu, sorry. Ale to jest tak gęsto. Wow, nie, ej, naprawdę, co tu się dzieje? Słuchajcie, co tu się dzieje? Trzeba na pewno to zatkać. Halo, halo, halo. Halo, halo, co tu się dzieje? Ej, wow, między nimi nie da się chodzić. Dobra, słuchajcie, weźmy sobie wełnę. Weźmy sobie wełnę, musimy to zatkać przede wszystkim. Dobra, żeby tu nie leciało, bo wody i tak, słuchajcie, mają pod dostatkiem. Ej, wody akurat nie potrzebują, umówmy się, tak? Dobra, 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 coś takiego. I teraz tak, zabierzmy to sobie, żeby oczywiście nie zapomnieć o tej wełnie. Wow, słuchajcie, między nimi nie da się chodzić. Nie chcę uderzyć, słuchajcie. Nie chcę nikogo uderzyć. Także, okej, okay, współpracujcie, żółwie. Ja tutaj pracuję na waszą lepszą przyszłość. Ej, trochę prawda. Ej, trochę naprawdę prawda. Także rozwalamy sobie dalej te płotki. Po co on w ogóle je tutaj postawił? W takim miejscu. O! Już chciał się nadziać, patrzcie. Już chciał się nadziać, dobra. Teraz tutaj.
Ej, naprawdę, tu się nie da pracować. Co to ma być? Dobra, słuchajcie, będę jeszcze potrzebował na pewno tych glonów, co one jedzą, bo one nie będą w ogóle za mną chodziły. Dobra, słuchajcie, chcę jak najwięcej tego rozwalić, ale on nawet siekierki nie mam. Ale to mamy lipę. Gościu, teraz mamy lipę. Dobra, po prostu zaczniemy sobie robić to bez tego. Patrzcie, tu jest plaża. Można by ją trochę powiększyć, ale mi się wydaje, że ja ją po prostu trochę spłaszczę, ponieważ teraz jak ona jest takim jakby wzniesieniem, po prostu nie jest taka równa, to mało jest miejsca, gdzie można cokolwiek wybudować. Ja bym, słuchajcie, zrobił jakieś schodki do niej, ale na początku musimy ją trochę rozpłaszczyć, więc właśnie się za to bierzemy. Nie mam pojęcia, słuchajcie, jak to wyjdzie, nie mam planu. W sensie w głowie mam plan, ale nawet nie próbowałem tego robić przed nagraniem, nie wizualizowałem sobie tego w żaden sposób, więc mam nadzieję, że coś fajnego z tego wyjdzie. Ale jeżeli nie, to sorry, gościu. Hej, serio, patrzcie. Dobra, zacznijmy sobie stąd. Od dołu. Od dołu musimy sobie kopać troszkę piasku. I tak te łopaty też w sumie nie mam jakoś super wytrwałe, no ale dobra. Dobra, ogarniemy temat, słuchajcie. Szyby oczywiście mam po to, żeby tamten mur zastąpić właśnie szkłem, żeby to jakokolwiek wyglądało, no bo to co jaka obraz robi. Słuchajcie, nie mam słów, ale to jest taka gruba robota, naprawdę, tu będzie tyle roboty z tymi pandami i lisami, to naprawdę. Tak naprawdę, wiecie, małe ogrodzenie, po prostu żeby to ładnie wyglądało i gościu, jechane. A tutaj, to jest, słuchajcie, gruby projekt, ej. Tak mi się wydaje, że to jest naprawdę gruba sprawa, ale dlatego właśnie się za to zabiera Maciuch. Dlatego właśnie Maciuch się za to zabiera, słuchajcie. Jak ja to widzę? Uzupełnijmy sobie tę dziurę, bo to mi się kompletnie nie podoba. Czy ja chcę to jeszcze jakoś powiększyć? No wypadałoby, słuchajcie, bo tutaj ewidentnie nie ma jeszcze miejsca, żeby po prostu postawić. Także zróbmy sobie naprawdę, żeby to były pionowe schody. To będzie, słuchajcie, wydma. O! Zawsze na plażach, przynajmniej polskich, są takie wydmy. I my sobie zrobimy coś takiego, że będzie naprawdę stromo. A potem będzie bardzo łagodnie. Czyli, słuchaj, jak plaża po prostu. Ej! Tak ma wyglądać plaża? Dokładnie tak powinna wyglądać plaża. Patrzcie, ej, genialny to jest pomysł. Patrzcie, teraz robimy sobie tutaj i będziemy to kopać. Tyle, ile będziemy mieli piasku, najwyżej, słuchajcie, gdzieś uzupełnimy. To jest dobry plan, mam nadzieję, że wam się podoba. O, widzicie, już jest płasko. Już jest płasko, a zaraz będzie jeszcze bardziej płasko. O nie, no dobra, słuchajcie, musimy szybko polecieć po... Musimy szybko polecieć po łopatę, bo bez łopaty nie damy rady. Przy okazji weźmiemy sobie siekierkę. Kurczę, czemu ja o tym nie pomyślałem wcześniej? Bo... Co tu koń robi? Co tam koń robi, słuchajcie? Nie pytajcie mnie. Musimy... I co tu robi żółw? On cały czas tu mieszka. Jakim cudem? Ej, naprawdę, to jest dziwne. Ej, może tu może być żelazo? Słuchajcie, no może być, a może też go nie być. Okej, okay. Widzę, że Abra sobie ogarnął jakąś stajnię. W porządku. W porządku, słuchajcie, ja potrzebuję troszkę żelaza. Dajcie Maciuchowi żelazo. Ty no, please. Ty no, nie żartujcie sobie, że tu nie ma żelaza. No muszę iść teraz do siebie, nie wierzę. Ale słuchajcie, zrobimy sobie siekierkę. Już mam patent, już mam pomysł na to. Teraz jak zaczęliśmy to robić, to obudził mi się po prostu w głowie pomysł. Bierzemy, słuchajcie, patyki i patrzcie, co się teraz dzieje. Teraz będzie magia. Pyk, to jest magia pierwsza. A magia druga jest, o, dokładnie tutaj, elo. Nie, no oczywiście żartuję, słuchajcie. To było proste. Zrobienie narzędzi nie należy do najtrudniejszych, ale żeby wiedzieć, jakie to są narzędzia. Dalej proste zadanie. Dalej proste, słuchajcie, wróćmy do roboty, ok? Bo ja już tutaj mam głupawkę, ja już zaczynam świrować. Ja po prostu muszę się zająć pracą, wtedy najlepiej myślę. Patrzcie, mamy łopatkę, bardzo fajnie. Ej, na plaży zawsze się używa łopatek. No, słuchajcie, po prostu powrót do dzieciństwa. Serio, także słuchajcie, kopiemy dalej. Ok, coś w tym stylu. I teraz, patrzcie. O, będzie coś takiego miało powstać. No dobra, tak mniej więcej na oko. I tak jak mówiłem, tyle mamy piasku, że będziemy mogli potem najwyżej uzupełnić troszkę. Ty żółwiu, we nie przeszkadzaj, dobra? Ja ci tutaj dom robię, to przynajmniej mi nie przeszkadzaj, okej? Okay? Gościu, znaczy ja nie sobie się nie miły. Nie obrażaj się. Dobra, słuchajcie, jakoś się z nimi dogadamy. Na razie nie chcą współpracować, ale jak zobaczą, co ja tutaj dla nich przyrządzam, to na pewno te żółwiki będą zachwycone. Abra też na pewno będzie zachwycony, że ktoś w końcu zajął się jego żółwiami. Patrzcie, ostatnia prosta przed nami. Dobra, no to kill-offem trzeba rozwalić, w porzo. Okej, jeszcze nie miałem nawet tego materiału. Dobra, robimy, słuchajcie, patrzcie. I będzie plaża prawdziwa. Teraz będzie robiona plaża. To jest to dokładnie, o czym myślałem. Widzicie, jest strome zejście, ale to jest tak zwana wydma. Na pewno wiecie, o co chodzi. Pyk, pyk, pyk. I tutaj jest mini, ale jednak plaża, słuchajcie. Możemy sobie tutaj ten fragmencik uzupełnić piaskiem, żeby to fajnie wyglądało. Tutaj, słuchajcie, tak samo sobie zrobimy, patrzcie. Wykopiemy to. Pyk, dobra, okej.
żeby tutaj był piasek oczywiście, no bo kto by chciał na takim kamieniu, takim niby piasek, ale jednak kamień, kto by chciał na tym leżeć? No na pewno nie żółwie, ej. Na pewno nie żółwie, one są przyzwyczajone do lepszych standardów, że tak powiem. Tutaj jeszcze jakiś klocek się nam napatoczył, pyk. I tutaj słuchajcie, może to już być, to nie będziemy tego zmieniać, okej. Jest noc, będzie może się trudniej budowało, ale dobra, słuchajcie, i tutaj będzie spoko. Patrzcie, jakie schody w ogóle fajne wyszły, ej, to wygląda naprawdę nieźle, jak jeszcze damy sobie coś takiego. Pyk, okej. Patrzcie, teraz jest idealna symetria, jest dobrze, słuchajcie. Więc bierzemy wełnę. Albo nie, słuchajcie, najpierw zrobimy sobie palmę. Zrobimy sobie palmę, słuchajcie, nie mam pojęcia, jak się robi palmę, ale spróbujemy zrobić coś takiego, słuchajcie, ja to sobie wyobrażam w ten sposób. Okej, teraz byśmy zrobili coś takiego. Pyk. I teraz pyk, dobra. Okej, ona będzie wysoka, ale sobie ogarniemy to. Czy to wygląda jak palma, słuchajcie? Czy to będzie wyglądało jak palma? Ej, troszkę tak! Troszkę będzie wyglądała jak palma, także słuchajcie, idziemy teraz i teraz robimy liście. Liście, to będzie naprawdę wyzwanie, ale myślę, że jakoś nam się uda to zrobić. Patrzcie, bym zrobił coś takiego. Okej, w każdą ze stron po dwa i potem jeszcze będzie jedno schodziło. Kurde, ja nie wiem jak to zbudować, bo wiem co chcę zrobić. Ale nie wiem jak to będzie wyglądało. Ej, naprawdę lipa pod tym względem, patrzcie. Bo to jest za wysoko po prostu. Ej, naprawdę, roboty z tym będzie co niemiara. Ale słuchajcie, nie, o. Patrzcie, coś takiego, o. Pyk. Czy to wygląda tak jak ja chcę, patrzcie. No nie, rozwaliłem przez przypadek, no nie wierzę. Słuchajcie, czy ja mam jakiegoś dirta? Nie, no muszę serio tymi liśćmi się po prostu posiłkować. I ja cię kręcę, dobra, ja chciałem zrobić coś. Co się dzieje z tymi liśćmi, ej. To jest dziwne, coś takiego chciałem zrobić. I teraz... Ej, dlaczego nie mogę na nich stać? No co to ma być, słuchajcie, nie wierzę w to, biorę piasek, elo. Elo, gościu. Tylko, że z piaska też nie będę mógł, o Boże, mostów robić. Ej, naprawdę, to jest ciężkie, co ja właśnie wykombinowałem. Ale pyk, coś takiego. Okej, teraz tak, rozwalamy. Zobaczmy, czy to wygląda mniej więcej tak jak chcę. Wiem, że to jest tylko jedno ramię. Ej, nie wygląda to najlepiej. Ale zaraz to polepszymy, spoko, spoko. No widzicie, dlatego kurde nie chciałem piasku robić. Ale zapomniałem jakiegoś dirta, więc patrzę teraz jak to wygląda. No tak jak chciałem. No tak, mogłoby słuchajcie troszkę lepiej wyglądać. Więc na razie możemy zrobić, słuchajcie, zrobić leżak. Ej, leżak też będzie spoko opcją zawsze. Patrzcie, zrobimy sobie deski i teraz tak. Byśmy zrobili, słuchajcie, leżaki oczywiście są zawsze na leżąco, że tak powiem. Czyli coś takiego i teraz patrzcie. Pyk, 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 pyk. Teraz wełna musi wjechać. Słuchajcie, kurczę, zastanawiam się. O, o. I to jest leżak. To jest leżak prima sort, patrzcie co się tutaj dzieje. Pyk, 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 pyk. W ten sposób, drugi leżaczek. To wygląda naprawdę spoko. Ręczniki, leżaki pod palemką. Tylko, że czemu to słuchajcie znika? Ej, czemu te liście znikają? One nie powinny znikać. Czy mi się wydaje, czy one nie powinny znikać? Ej, mamy w takim razie problem. Wow, dobra, wybudujmy się tam, słuchajcie, wybudujmy się. Kurczę, i te deski, naprawdę, słuchajcie, budowanie dzisiaj po prostu chyba mi nie siedzi. Wiecie? Po prostu jakoś dzisiaj mi to nie siedzi. Ale spróbujmy coś zdziałać. Musimy coś dla żółwiów, słuchajcie. Dla żółwiów? Dla żółwi? Musimy dla nich coś zdziałać. Także, patrzcie, coś takiego. Pyk. Czy mnie coś uderzyło? Nie! Ej, taki lag był. Słuchajcie, jakieś mam tutaj drobne lagi. Czy to wygląda jak palma? Tyk, o, w ten sposób, słuchajcie. I tak, ej, trochę, ale przypomina palmę, musicie przyznać. Patrzcie, dobudujemy jeszcze tutaj i będą miały żółwie palemkę. Okej, coś takiego, słuchajcie. Dobra, teraz jeszcze siekierka, słuchajcie. Coś czuję, że mam lagi, co mnie dziwi bardzo, ale nie, wszystko się rozwala normalnie, także powinno być w porządku. Pyk, teraz jeszcze rozwalimy te wieże, no bo kurczę, taka wyszła brzydka. I patrzcie, pierwsza palma i leżaki są gotowe, jeszcze trzeba zrobić jakiś hamak, może nie, bo jak one miałyby wejść, słuchajcie, ej serio. Jak żółwie miałyby wejść? I patrzcie, coś takiego, czy to wygląda jak palma? Nie jakoś genialnie, ale słuchajcie, nie ma też dramatu, mi się wydaje. Napiszcie co o tym uważacie, czy wam, czy wy byście się mogli wylegiwać pod taką palemką. Patrzcie, tutaj uzupełnimy, żeby to miało po prostu ręce i nogi. I słuchajcie, chyba mamy dobry początek, patrzcie. Ej, naprawdę wygląda to całkiem spoko, są leżaczki. Przydałaby się jeszcze druga taka, nie?
Gościu, przydałaby się jeszcze taka druga do symetrii. Ale tutaj, słuchajcie, wiem, tutaj zrobimy parasol. O, taki parasol, także tutaj możemy sobie, słuchajcie, jeszcze jeden leżaczek wykopać. Będą takie trzy stanowiska, słuchajcie. Wow, co to była za ścinka dziwna? Nie mam pojęcia, słuchajcie, mnie nie pytajcie. Ej, serio, nie rozumiem, co się dzieje. I patrzcie, tutaj są trzy leżaki, z czego tutaj będzie cień od właśnie tej palmy. To będzie spoko, a tutaj zrobimy sobie taki parasol i do tego akurat użyjemy właśnie tych płotków. Także myślę, że możemy sobie zrobić coś takiego. Pyk, pyk. Okej, okay. Może jeszcze jedno, słuchajcie, dobra. I teraz wełna. Słuchajcie, więcej wełny, nie mam jej jakoś bardzo dużo, ale starczy na pewno. Pyk, pyk. Dobra, na tę stronę oczywiście też musi być grane, także robimy sobie coś w tym stylu. Pyk. O, nie! Dobra, 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 dobra. Nożyce, nożyce szybko. Pyk. I teraz jeszcze tamto. Oczywiście powiększymy go, patrzcie, w ten sposób go powiększymy. Ej, i będzie naprawdę konkretny parasol, co prawda trochę gruby. Mam nadzieję, że słuchajcie, nie będzie im gorąco. Ej, patrzcie, jak to wygląda świetnie. Muszę tutaj wskoczyć tylko po tego klocka, po ten klocek wełny. Patrzcie, jak to wygląda, słuchajcie, jest plaża. Macie normalnie leżaki, czy bardziej takie ręczniki. Macie palemkę, macie to, wygląda to, słuchajcie, kozacko. Także teraz musimy tylko rozwalić dalej ten płotek. Musimy to, żeby to po prostu jakoś, jakkolwiek ładnie wyglądało. A ja sobie, słuchajcie, też muszę zjeść. Bo jeżeli jakiś zombiak zaraz tutaj przyjdzie, to naprawdę będziemy mieli lipę. No i trzeba brać się za ten mur. Słuchajcie, kto postawił ten mur, naprawdę? Kto wpadł na pomysł, żeby postawić taki mur? No, ja wiem kto. I wy też wiecie kto, ale dlaczego on to zrobił? Słuchajcie, przecież to był najgorszy pomysł na świecie. Ja wiem, że te żółwie, one by uciekały. Ale one, myślę, że i tak by tutaj wracały. No bo żółwie mają to do siebie, że one żyją tylko w tym kawałku, w którym się właśnie urodziły. Czyli tutaj po prostu. Dobra, wiecie, rozwalamy to. I tak jakimś cudem te żółwie niektóre potrafiły się wydostać. Także jak widać, ten mur nie jest jakiś przepotężny, patrzcie. Dobra, jesteśmy na końcu, okej. Ta kolejna furtka, jakiś crafting table. W ogóle, co tutaj robi crafting table? Ej, podoba im się, ja to wiem. Ja to wiem, że to im się podoba. Patrzcie, uwięzione żółwiki. Dzięki nam będą teraz wolne, nice. To jest genialne, słuchajcie, takie projekty to ja lubię. Jeżeli my dbamy właśnie o zwierzątka na naszym serwerze, to ja to lubię, mam nadzieję, że wam to się podoba. Patrzcie, i udało się to rozwalić. Tutaj trzeba to jeszcze jakoś poładnić, bo to wygląda po prostu brzydko. Także dawaj mi piasek. Okej, okay. Pyk, dobra, coś w tym stylu. Dobra, mi się to podoba. Tutaj jeszcze była ta woda, więc musimy też te dziury uzupełnić. Ty gościu, weź wyłaź, bo ja nie mogę pracować przez ciebie, no serio. Okej, tutaj też trzeba o to zadbać. Niech na razie, słuchajcie, tak zostanie. Tutaj patrzcie, jest plaża, gdzie mógłbym coś zrobić, ale kurczę, tutaj nie zrobię takiej fajnej wydmy. Takiej fajnej wydmy nie zrobię jak to, więc niestety muszę to olać. Ale za to popsujemy sobie ten mur i damy tutaj szkło po prostu. Patrzcie, musimy to rozwalić. Pyk, na szybkości. Troszkę to, słuchajcie, potrwa, no ale tak, nikt nie mówił, że będzie łatwo. Ej, nikt nie mówił, że będzie łatwo. Miło, przyjemnie i prosto. Więc to sobie rozwalamy i zaraz użyjemy sobie tych właśnie szyb, żeby to po prostu elegancko wyglądało. Żeby żółwiki miały jednak jakiś wygląd na świat. Wygląd? Bardziej taki, wiecie, widok po prostu. Okej, okay. Dawaj, rozwalaj to, słuchajcie, mam dobry kill off, ale widzicie, te mury są oporne. Ej, ile tu jest żółwi? Czy wy to widzicie? Ile ich jest? No, oczywiście, że widzicie, to jest w ogóle niepojęte dla mnie, jak Arma mógł coś takiego zrobić. Bo ja rozumiem rozmnożyć, słuchajcie, kilka razy żółwia, ale on musiał je rozmnażać z 1000 razy, no to jest niemożliwe. Dobra, 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 gościu, odsuń się. Nie chcecie, nie chcę nikogo zranić, słuchajcie, ja tutaj z misją pokojową jestem. Pyk, rozwalamy dalej, tutaj jest niepotrzebny, słuchajcie, ten mur. Pyk, pyk, pyk. Nawet, słuchajcie, wskazane by było, gdyby one tam uciekły. To by nawet, słuchajcie, było dobre. Bo troszkę by się tutaj luźniej zrobiło. Okej, okay, rozwalamy, rozwalamy, słuchajcie. Pyk, pyk, pyk. One się czują jak w więzieniu, tak mi się wydaje. A ja jestem ich takim wybawicielem, troszkę obrońcą. Ej, patrzcie, jak to wygląda. Niby mega prosto. Jedna palemka, jeden taki właśnie parasol. Ale, słuchajcie, już jest coś, jakiś ładny element. Już, słuchajcie, jest po prostu coś, co cieszy oko, że tak powiem. Część rozwalania muru, kontynuujemy to, słuchajcie. Panie żółwiu, proszę, proszę mi nie przeszkadzać. Mógłby pan? Proszę, proszę uprzejmie. Halo? Ej, serio. Dobra, słuchajcie, wskakujemy i jedziemy dalej. Chciałbym to też im powiększyć, słuchajcie. Ja bym chciał to pociągnąć mniej więcej o tutaj, zrobić szkło, tutaj i tutaj.
Także w sumie mógłbym najpierw to zrobić, a dopiero potem tak naprawdę zniszczyć ten mur. I słuchajcie, tak zrobimy. Tak zrobimy, że teraz nie będziemy psuć tego całego muru, żeby one się nie przemieszczały jednak mega swobodnie, żeby miały jakąś trudność. Także teraz słuchajcie, o to chodzi, że bierzemy sobie właśnie szkło nasze i teraz zrobimy... Gościu, przepuść mnie! Teraz sobie właśnie zrobimy taką... ścianę, ale ze szkła, żeby miały ładnie, czyli patrzcie, coś takiego. Jesteśmy sobie tutaj, pyk, 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 eluwa. Dobra, słuchajcie, nie! Aj, dobra, tutaj trzeba uważać, słuchajcie, bo to jest takie jednak wąskie. Pyk, okej, wychodzimy. I teraz tak, tutaj ostrożnie, słuchajcie, bo jak... O Jezu, jakiegoś zombiaka słyszałem. Nie podobało mi się to. Tutaj zombiaki nie są mile widziane. I myślę, że słuchajcie, jeszcze jeden poziom by się przydał, nie? Bo one jednak mogą, chociaż nie, słuchajcie, no nie będą przychodzić między sobą, także to możemy nawet rozwalić. Okej, to też rozwalimy. Dobra, dobra, dobra. I tutaj, słuchajcie, nie, tu jest w porządku. Czyli patrzcie, zrobimy coś takiego, że zrobimy coś takiego, że tutaj będzie wyższy piasek, a po prostu szyby, słuchajcie, patrzcie, w ten sposób. O, będą blokowały, teraz one nie przejdą. Na bank teraz one nie przejdą. Także nie ma, gościu, dramatu. I tylko jak to rozwiązać w tym miejscu? O, musiałbym, słuchajcie, tak samo postawić ściany z piasku. I to coś takiego by trzeba było zrobić. Także słuchajcie, nawet możemy to zrobić. Okej, okay. Pyk, pyk, pyk. Teraz taka ściana. Ty, panie żółwiu, proszę się przesunąć. Okej, okay. Dobra, i teraz lecimy dalej ze szkłem. Tylko mam nadzieję, słuchajcie, że go starczy. Tego się obawiam, że naprawdę może nie starczyć po prostu tego szkła. Ale to w najgorszym wypadku sobie po prostu dokończymy innym razem, albo na live'ie pewnie. Ja cię, ej, teraz to będzie ciężkie. Pływając, stawiać szyby. Kto to widział? Czy to jest w ogóle zgodne z zasadami jakimiś? PHP, jakimiś, kurde, sanepid, kontrolę, nie wiem, cokolwiek. Ale ej, idzie całkiem sprawnie, mi się wydaje. Patrzcie, pyk, 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 dobra. Okej, okay. Dawaj, dawaj, gościu. Żółwie na nas liczą, nie? Okej, okay, postawiłem przez przypadek źle, ale nie ma dramatu, jest okej okay w miarę, to sobie od razu rozwalimy. Ta wysepka, słuchajcie, i tutaj będziemy zakręcać, myślę, że tutaj możemy już zakręcać. Także pyk, 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 okej, okay. Ostrożnie, słuchajcie. Kończy nam się powoli szkło, niby mamy jeszcze go dużo, ale ewidentnie, słuchajcie, nie starczy, ale to nie problem, słuchajcie. Powinniśmy mieć coś jeszcze tutaj u nas, także tutaj dziurę, słuchajcie, trzeba załatać od razu. Póki możemy, ostrożnie, ostrożnie. To szkło, słuchajcie, jednak wybrałem dlatego, bo po prostu jest go dużo więcej niż takiego normalnego szkła. Te szyby wybrałem, bo jest go więcej niż szkła. Co nie? Ej, one mogą na to wchodzić. O, jacie. Ej, to jest lipa, że one mogą na to wchodzić. Myślałem, że one nie dadzą rady tego przeskoczyć. No ale dobra, to co mamy, to słuchajcie, wykorzystajemy sobie tutaj, żeby im zrobić. Żeby im utrudnić troszkę. O, teraz to ja mogę budować. Patrzcie, jak teraz to szybko idzie. Dobrze. Dobrze, gościu, bo się czołem uderzam jakby o tą górną warstwę. To mi się podoba. Pyk. Pyk. Okej. Ło! Nie zwróciłem uwagi na bąbelki. Także słuchajcie, ej, zaraz będziemy kończyć. Zaraz będzie, słuchajcie, naprawdę ogarnięte ładnie. Pyk. Co jest? Czemu mnie baguje? Dobra, dobra, dobra i szybko, słuchajcie, póki mam bąble. Przydałby się ten kask od żółwi. Ej, serio przydałby się ten kask teraz. Nie pomyślałem o tym. Okej, przez to i tak już nie uciekną. Także jeszcze, słuchajcie, został ostatni poziom. Mam tylko 6, co prawda. Ale może starczy, słuchajcie. Może chociaż trochę starczy. Patrzcie, tutaj i tak nie uciekną. Także zrobimy sobie tutaj. Pyk, nie w tę stronę. Okej. I słuchajcie, ostatnia szyba, jaką mamy. Pyk. Tutaj, ej, dobra, już słuchajcie, się skupiam, już wam pokazuję, patrzcie. Tutaj jedyne, gdzie mogą uciec, ale to patrzcie, robimy sobie coś takiego. O, i już nie uciekną, słuchajcie, one już przez jedną kratkę nie przyjdą, także patrzcie, tam jest elegancko zrobione. Tutaj też w sumie, no możemy zrobić tak, żeby po prostu było idealnie. Tylko potrzebuję zaczerpnąć powietrze. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co chodzi, słuchajcie. Przydałby się naprawdę ten kask. Dobra, teraz patrzcie, robimy sobie coś takiego. Pyk, pyk, pyk. Piaskiem, słuchajcie, mówiłem, że ten piasek się przyda, nie? Okej, okay, i teraz nie macie szans. Nie macie szans uciec stąd, słuchajcie. Będziecie tutaj do końca życia, jeszcze tam trzeba to zrobić. Tak mi się wydaje, że uzupełnić. Nie, tam jest okej, okay, słuchajcie, ogrodzone są. Pytanie tylko, czy one będą potrafiły wyjść przez coś takiego. Mam nadzieję, że nie.
No, no, serio, mam nadzieję, że nie. Tutaj, słuchajcie, musimy to sprawdzić. Okej, okay, tutaj oczywiście musi być większa ścianka, żeby one nie wskoczyły. Dobra, pyk. Pyk, okej. Okay. Świniak! Zostaw nas, patrzcie, patrzcie. Widzicie? Ten ziomuś, on wie, słuchajcie. On wie, co jest dobre. On tutaj sobie po prostu przyszedł pochillować. Mam nadzieję, że, wiecie co, wykorzystam te łopaty, zrobię im więcej miejsca. Teraz jak się tutaj trochę się rozluźniło, można tak powiedzieć, to zrobię im więcej miejsca, to na pewno im się przyda. Jeszcze, słuchajcie, ten mur trzeba obalić. Chociaż sami widzicie, że one potrafią przechodzić przez niego. To jest akurat spoko, że sobie jakoś tam radzą. Także nie mogą narzekać, mi się wydaje, że teraz naprawdę mają całkiem spoko warunki, patrzcie. Trochę im tutaj powiększyłem, także powinno być całkiem spoko dla nich. Jeszcze tutaj sobie, słuchajcie, rozkopiemy, okej. Pyk, ej, naprawdę, teraz, patrzcie, niby jest tak gęsto, ale zawsze, słuchajcie, na pewno milej im będzie tutaj żyć. Także, co możemy jeszcze zrobić? Mamy, słuchajcie, jeszcze dużo liści. Dużo liści i mamy jeszcze troszkę tego jasnego drewna. Słuchajcie, spróbujmy zrobić tutaj. Spróbujmy zrobić drugą taką właśnie, jak to się nazywa? Palmę. Macioch, no co ty? Nie wiesz, co to jest palma? No proszę cię. Pyk, pyk i teraz patrzcie, zrobimy sobie o coś takiego. Dobra. Okej, okay, teraz w ten sposób. Tutaj też mogą być dwa. Tutaj pyk. Pyk, pyk. I zaraz będzie najgorsza, słuchajcie, część tej palmy, czyli będę musiał skakać. I to, wiecie, tak podlepszyć, że tak powiem. Tutaj możemy sobie postawić coś takiego, dobra. No i teraz, słuchajcie, jak to zrobić? No chyba drewnem, no chyba drewnem po prostu trzeba się podbudować i zrobić coś. O, takiego, ej, to naprawdę wygląda nieźle, patrzcie, pyk. Dobra, okej. Dobra, i słuchajcie, zaraz druga palma będzie gotowa. Może jakiś leżaczek jeszcze zrobimy, no bo jednak, słuchajcie, tyle ich jest, no przyznaję sobie, że wypada troszkę więcej zrobić. Na tyle żółwi, co ja zrobiłem trzy leżaki. No nie, jak ja to postawiłem, słuchajcie, co ja zrobiłem? Pyk, 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 okej. Dobra, i mamy gotowe, słuchajcie, mamy gotowe, także rozwalamy nasze rusztowania. Okej. Dobra. I mamy palmę gotową, słuchajcie, druga palma gotowa. Mam nadzieję, że jakoś wam się podoba. Dobra, tu mi się nie podoba. Musimy zrobić w ten sposób. Pyk, pyk, o. Pyk i tak samo, nie, tutaj jest w porządku. Także słuchajcie, druga palma jest gotowa. Jeszcze to rozwalimy. O. Okej, okay, nice, ta wyszła naprawdę fajnie. Mamy wełnę, słuchajcie, 7 wełny. Także starczy, starczy nam jeszcze na jakiś leżaczek. Zrobimy go sobie w tym miejscu. Okej, okay. Pyk, 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 pyk. I deseczki, słuchajcie, jasne, muszą też wlecieć, także jest dobrze. Tutaj możemy zrobić pojedynczy, słuchajcie. Nawet leżak, patrzcie, zrobimy coś takiego. Pyk. Wow, ej, naprawdę, teraz jest kozacko, słuchajcie. Mają swoją prywatną plażę, rozumiecie to? Żółwie mają swoją prywatną plażę. Do tego są bardzo ładnie ogrodzone. Ten mur teraz aż tak nie odstrasza. Do tego tutaj, to ogrodzenie, ono zniknęło. Ja wiem, słuchajcie, że zombiaki niby mogą się dostać. Ale tak naprawdę, póki nie ma jaj, a póki ktoś ich nie zrobi, czyli póki ktoś nie rozmnoży ich, to jaj nie będzie. Także słuchajcie, na razie zombiaki nie są straszne. Jedyne co, to zostało jeszcze ten mur rozwalić. Myślę, że nie ma co rozwalać całe żółwie. Słuchajcie, ja tak dużo dla was robię dobrego, a wy naprawdę nawet nie chcecie pomóc współpracować. Myślę, słuchajcie, że ten poziom sobie rozwalimy i to powinno starczyć, bo jak widzicie, one sobie bez problemu będą przepływać. Nie wiem, co to są za langensony, słuchajcie. Co tu się dzieje, ej? Halo? Co to ma być, słuchajcie, za jakieś lagi? Patrzcie, przy każdym rozwalaniu klocka coś takiego się dzieje. Ale dobrze, że przynajmniej na koniec. Dobrze, słuchajcie, że tego nie było przez cały czas. Tutaj patrzcie, jak sobie ładnie poradziliśmy. Ej, to jest fajne, że szkła nie starczyło do końca. Ale i tak udało się powiększyć im tak jakby wybieg. Nie wiem, no wybieg to jest złe słowo, ale wiecie, o co chodzi. Po prostu ich taki akwarium, ich basenik prywatny, słuchajcie, udało się powiększyć. Dobra. Okej, okay. I słuchajcie, wydaje mi się, że naprawdę nieźle to wyszło. Patrzcie, jak one się przemieszczają, słuchajcie. Tutaj jeszcze zrobimy w ten sposób, żeby jednak one nie wychodziły, bo niby mogłyby tam pływać, ale to by nie było nic fajnego, także zrobimy sobie coś takiego. Pyk, pyk. Taki mały murek z piachu. Mam nadzieję, słuchajcie, że nie będzie im to przeszkadzać. Okej, okay. O!
Słuchajcie, coś takiego, patrzcie, wejdziemy sobie teraz tutaj i patrzcie, jak to wygląda. No nadal jest ich niesamowicie dużo, ale taki właśnie jest tego urok. Teraz przynajmniej nie ma tam brzydkich murków. Tutaj nie ma brzydkiego muru, patrzcie, tego szkła prawie w ogóle nie widać. Tego muru, który jest pod wodą, też prawie nie widać. A za to widać palmy, widać parasol. Także słuchajcie, ja mam nadzieję, że taki odcinek wam się podobał. Jeżeli chcecie zobaczyć tego więcej, to subskrypcja, łapeczka w górę. Naprawdę, słuchajcie, warto, bo lajwiki i odcinki z tego serwera, na którym się dzieje naprawdę dużo, co sami widzicie, są codziennie, więc jeszcze raz zachęcam do subskrypcji. Mam nadzieję, że się wam podobało. Do następnego i yo!